pogodzie wiele się dzieje, ale niestety mało dobrego. Już dziś możemy potwierdzić, że majówka nie szykuje się ani ciepła, ani pogodna. A teraz sprawdźmy, co dokładnie przyniosą najbliższe godziny. Dobry wieczór, Małgorzata Rumszek. Oto szczegóły. Jesteśmy między niżami z nadpołudniowo-zachodniej Europy i północnej Rosji. Jutrzejsze rozpogodzenie to efekt wzrostu ciśnienia za sprawą słabego klina wyżowego sięgającego nad Pomorze, z nad Ukrainy i Morza Czarnego. Rozpogodzenia pozwolą podnieść temperaturę w dzień, ale i tak pozostawać będziemy w bardzo chłodnej masie powietrza, która napłynęła ostatnio z północy, więc bez przymrozków się nie obędzie. W drugiej połowie tygodnia czeka nas niewielkie ocieplenie, ale też wzrost zachmurzenia i opady deszczu. W nocy zachmurzenie małe z rozpogodzeniami do bezchmurnego nieba, miejscami zamglenia i osadzająca się szać. Powieje słaby wiatr, temperatura od minus 1 stopnia w okolicach Kościerzyny do maksymalnie 1-2 stopni na plusie na północy. Ciśnienie w Gdańsku wynosi około 1017 hektopaskali i nieznacznie się waha. Środa będzie pochmurna, ale nie będzie padać. Temperatura już nieco wyższa niż w poprzednich dniach, od 8 do maksymalnie 12-13 stopni w okolicach Człuchowa. Ciśnienie zacznie wolno spadać. Na Bałtyku przez całą dobę wiatr będzie miał kierunek południowy i południowo-wschodni. W nocy będzie bardzo słaby, maksymalnie do 3 stopni w skali Beauforta. Jutro nieznacznie silniejszy, do 4 stopni w skali Beauforta. Dziękuję za spotkanie, przyjemnego wieczoru, do zobaczenia. Thank you.